Cześć, z tej strony Nitek. Dzisiaj chciałem wam pokazać Hell Yeah, Wrath of Dead Rabbit. Gra, która powinna wrzucić uśmiech na wasze usta. Gra jest rasowym platformerem 2D. Biegamy, skaczemy, zabijamy potworki, zbieramy świecidełka i świecidełka wydajemy na przedmioty. Fabularnie jest dość dziwnie. Rozbija się o to, że książę piekła, czyli tutaj właśnie pan królik Ash został ośmieszony, ponieważ jego zdjęcia z gumową kaczuszką wyciekły do internetu. Naszym zadaniem jest zniszczenie wszystkich, którzy to widzieli, czyli te 100 osób. To podobnie jak z tym filmikiem na YouTubie później. Gra oprócz standardowego biegania i zbierania ciągnie nas od minibossa do minibossa. Minibossa wykończamy w trakcie mini gierek, których jest tutaj 25 rodzajów, z tego co zdążyłem się zorientować. Wszystkie potwory później trafiają na wyspę, którą widzicie teraz. Na wyspie tej farmią nam pieniądze, ulepszają sprzęt, no generalnie pracują. Trzeba tam co jakiś czas wpadać, dawać nowe taski, no i niech potwory się grzebią, skoro chciały nam uprzykrzyć życie i nabijały się z naszych zdjęć z kaczuszką, niech teraz trochę popracują. Jak widzicie, gra ma przyjemny design. Oprawa audio również jest na dobrym poziomie. Nie ma tutaj jako takiej mowy. Wszystkie kwestie dialogowe w trakcie gry są pisane. Gra generalnie utrzymuje ten swój prześmiewczy ton przez cały czas. Sprawuje się to dobrze. Minigierek, jak widzicie, jest tutaj od groma. Przy każdym bossie i minibossie mamy zawsze coś do roboty. Arsenał jest bogaty. W trakcie gry cały czas go rozbudowujemy. Oprócz standardowej wyrzutni rakiet mamy do dyspozycji zaraz na początku karabin. No i dochodzi coraz więcej, jak na przykład rakieta z rekina. Walki z tymi bossami nie są jakoś wymagające, aczkolwiek z tymi większymi można się już spiąć na chwilę. Generalnie ta gra nie jest po to, żeby was wkurzyć niczym Super Meat Boy, bardziej żeby wam dostarczyć relaksu między jakimiś większymi pozycjami, no zwłaszcza, że jest teraz tydzień przed XCOM-em i Dishonored. Także jako zapychacz czasu myślę, że sprawdzi się znakomicie. Jeżeli tęskniliście za beztroskim skakaniem po platformach, tudzież łamaniem sobie palców na wszystkich kombinacjach klawiszy, które trzeba wciskać, żeby tą dojść dalej, myślę, że to pozycja, która zapewni wam dobre chwile rozrywki. I akurat sam raz, kiedy nie ma w co zagrać, albo mamy chwilę przed pójściem do pracy, czy też do szkoły, można pomóc księciu piekieł wytłuc jeszcze parę potworów.